Audio Strefa, witam gorąco. Już jakiś czas temu obiecywałem nakręcić filmik na temat porównania na przykładzie kilku płyt winylowych, wydania pierwszego i reedycji. I dziś właśnie o tym zapraszam. Moi drodzy, tytułowe pytanie, co lepsze, czy pierwsze wydanie, czy reedycja w przypadku płyt winylowych? No, odpowiedź wydaje się niemalże oczywista. Jak wiadomo, płyty winylowe powstawały w 100% w domenie analogowej. Dziś sytuacja oczywiście wygląda inaczej i próba odpowiedzi na to pytanie jest dosyć skomplikowana i niejednoznaczna. Musimy uwzględnić wiele czynników, chociażby to, jak dziś wydaje się płyty winylowe, czy na jakiej drodze dokonuje się remasteru i reedycji. Trudno mi ocenić procentowo, jak to wygląda, natomiast możemy się spodziewać, że przeważająca część reedycji powstała przy udziale przetworników analogowo-cyfrowych. No i tu jest pierwsza zasadnicza kwestia dotycząca wierności zapisu. A jak wiadomo, to pierwsze wydanie będzie tym punktem odniesienia. To wydanie, które powstało na drodze tylko i wyłącznie analogowej. Tych kilka przykładów płyt, którymi dziś się posłużę, oczywiście nie wyczerpuje całego wachlarza możliwości, a jedynie go tylko zarysowuje. No ale niemniej, mając do czynienia możliwość porównania tych kilku płyt, stwierdziłem, że warto coś takiego zrobić. Oczywiście, jeśli jeszcze pojawią się u mnie płyty, pierwsze wydania i reedycje, które będę mógł porównać, to być może jeszcze taki materiał się pojawi jako uzupełnienie i dookreślenie tego zagadnienia. Ubolewam również, że nie jestem w stanie przedstawić Wam od strony praktycznej tego, jak wygląda produkcja płyt winylowych. Nigdy w tłoczni nie byłem, także no, ta moja wiedza oparta jest tylko o teorię. Moi drodzy, zanim powiemy sobie o tych ewentualnych różnicach względem pierwszego wydania i reedycji, no warto też zwrócić uwagę na tą formę wizualną, szatę graficzną, bowiem tutaj też, jak za chwilę zobaczymy, pewne subtelne różnice mogą się pojawić. Oczywiście nie jest to priorytetem, bo najważniejszy jest po prostu dźwięk zapisany na płycie, ale niemniej przy omawianiu tego zagadnienia warto, myślę, też omówić i tą kwestię. No i na początek mamy przykład naszego rodzimego rynku fonograficznego. Budka Suflera 1974-1984. Po lewej stronie mamy pierwsze wydanie, 84 rok. Po prawej stronie reedycję z 2014. No, co do kolorystyki pierwszego wydania, trudno mi ocenić, jak to wyglądało wcześniej, z tego względu, że tą płytę otrzymałem w prezencie, także trudno mi tutaj zweryfikować te kolory. To, co tutaj rzuca się w oczy, to logotyp Polskich Nagrań zmienił swój wygląd. Ponadto możemy dostrzec, oczywiście poza tą kolorystyką, to, że na pierwszym wydaniu mamy więcej szczegółów w światłach i cieniach. Spójrzmy na kadłub tego śmigłowca, gdzie dokładnie wyrysowane są szczegóły, okna, natomiast na reedycji w zasadzie te czernie już są takie wyprane, praktycznie mamy do czynienia z taką czerwoną plamą. Podobnie jest w światłach, na tych pociskach świecowych widzimy szczegóły w tych jasnych partiach, natomiast na reedycji w zasadzie już mamy do czynienia z wypraną bielą. Widzimy więc, że nie jest to najlepszych lotów reprodukcja. Spójrzmy, co się dzieje z tyłu. No jak widzimy, tutaj oczywiście również logotyp zmienił swój wygląd. Co do typografii, została tutaj w zasadzie zachowana ta czcionka. Nie widzę tutaj jakichś różnic. Natomiast w reedycji pojawił się kod paskowy i na samym dole krótka informacja na temat wydawcy. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda w przypadku labeli. Jak możemy zauważyć, nie ma tutaj też jakichś istotnych różnic, kolorystyka została zachowana, jedynie napisy na obwodzie krążka zostały nieco zmienione, jeśli chodzi o czcionkę. Kolejny przykład to płyta z serii Police Jazz, Laboratorium. Tutaj podobna sytuacja, jeśli chodzi o kolorystykę, możemy przypuszczać, że ten efekt takiego pożółknięcia, no to po prostu ząb czasu. To, co się rzuca w oczy, to w przypadku reedycji zrezygnowano z numeru liczby porządkowej z serii Polish Jazz. Ponadto w logotypie Polskich Nagrań zmniejszono nieco czcionkę. Jeśli chodzi o tył, tutaj też możemy zaobserwować subtelne różnice. Jak widzimy, fotografie zostały rozjaśnione. Oczywiście pojawił się w reedycji kod paskowy, informacja o wydawcy.
jak również subtelniejsze różnice, jeśli chodzi o tekst, z pewnych informacji i szczegółów po prostu zrezygnowano. Natomiast jeśli chodzi o label, w pierwotnej wersji zastosowano farbę srebrną, natomiast w reedycji widzimy, że mamy do czynienia z czarnym nadrukiem. Kolejny przykład to jedna z pierwszych płyt zespołu Iron Maiden. Okładki na pierwszy rzut oka wyglądają prawie że identycznie. W przypadku reedycji widzimy, że te barwy i czernie są nieco bardziej nasycone. Natomiast to, co możemy zauważyć po chwili, to, że ta pierwsza edycja charakteryzuje się dużo większą rozdzielczością i szczegółowością tego rysunku. Lepiej to będzie widać na powiększeniu. Zobaczmy, jak tutaj po prostu szczegóły są wyrysowane, te detale, one są po prostu ostre. Natomiast w przypadku tej reedycji jest wrażenie, jakbyśmy mieli do czynienia z takiej średniej jakości, po prostu jakimś przedrukiem, z reprodukowaniem tego. Oczywiście nie jest to jakimś ogromnym mankamentem, no ale po prostu różnica ta jest zauważalna. Jeśli chodzi o tył, tutaj też subtelne różnice możemy zauważyć. W przypadku tej reedycji ten fotogram jest nieco szerszy. Zobaczmy, że w przypadku pierwotnej wersji jest bardziej ciaśniej wykadrowane. Cała ta scena tutaj za gitarzystą z lewej strony w zasadzie już mamy koniec, mamy ramkę. Natomiast w reedycji troszeczkę szerzej jest to pokazane. Tak samo proporcje tych miniatur muzyków też są nieco inaczej zachowane, w innych proporcjach. Także jak widzimy, różnice są, ale raczej bym powiedział kosmetyczne. Jeśli chodzi o label, tutaj widać troszeczkę większą różnicę. Jak widzimy, kolorystyka się nieco zmieniła. Zrezygnowano z tego tytułowego napisu. No i rozmieszczenie, czcionka i typografia też nieco się różni. I ostatni przykład, płyta Dire Straits Brothers in Arms. Niestety nie jestem w stanie obok siebie zaprezentować Wam pierwszego wydania i reedycji, z tego względu, że jakiś czas temu część płyt po prostu pojechała do Polski, do domu, tak żeby zrobić miejsce na kolejne. No cóż, mogę tylko powiedzieć, i możecie mi uwierzyć na słowo, że w zasadzie, jeśli chodzi o szatę graficzną, wszystko dokładnie wygląda tak samo. Różnice polegają natomiast na tym, że pierwsza edycja została nagrana na jednym krążku, całe 9 utworów, natomiast w reedycji zostało to rozbite na dwie płyty, na 4 strony. Na potwierdzeniem niech będą tutaj label. Jak widzimy, na reedycji mamy tylko dwa pierwsze utwory, dwa kolejne na drugiej stronie. Natomiast jak spojrzymy na label z pierwszego wydania, widzimy na stronie A 5 utworów i 4 na drugiej. O konsekwencji takiego zastosowania, o jego zaletach czy ewentualnych wadach porozmawiamy sobie później. Moi drodzy, wracając do istoty tego odcinka i zasadniczego pytania, co lepsze, pierwsze wydanie czy reedycja, no jednoznacznie trudno na to odpowiedzieć, bo jest to uzależnione od wielu czynników, nie tylko technicznych, ale także i ekonomicznych. Tak więc tematyka ta daleko wykracza poza możliwości takiego odcinka, dlatego w opisie zamieszczam kilka linków do artykułów i publikacji, które myślę dadzą odpowiedzi na szereg istotnych pytań w zakresie tej tematyki. Ponadto, jak wpiszecie na YouTubie hasło Jacek Gawłowski Mastering, Remastering czy seria Polish Jazz, też na pewno traficie na kilka ciekawych materiałów z udziałem właśnie pana Jacka Gawłowskiego, inżyniera dźwięku, realizatora, który pracował nad tą właśnie serią Polish Jazz, nad remasteringiem i przygotowywał materiał do, po prostu do reedycji. Pozwolę sobie zaprezentować kilka cytatów z tych artykułów, które zalinkowałem w opisie. Myślę, że one troszeczkę zarysują tę tematykę i przybliżą pewne zagadnienia. Pan Jacek Gawłowski. Robię właśnie remastering Polish Jazzu na CD i winyl.
Praca polega przede wszystkim na zrozumieniu, dlaczego te nagrania brzmią tak, jak brzmią, poprawić je w takim zakresie, żeby ich nie zepsuć. A po pierwsze, w takich przypadkach to nie psuć i nie zmieniać za bardzo brzmienia. Płyty winylowe mają specyficzny sound, muszą mieć oddech, headroom, nie można ich skompresować i znormalizować, bo się wszystko zepsuje. Tak można zrobić z muzyką pop z lat 60., na przykład z niebiesko-czarnymi, niektórymi nagraniami Niemena. Z Polish Jazzem trzeba się trzymać tego, co jest. I dalej. Do remasteringu serii Polish Jazz podchodzę z należytą pokorą. Nie staram się zmieniać i ulepszać jej brzmienia na siłę. Wykorzystując swoje doświadczenie, próbuję przykładać właściwą miarę do wykonywanych zmian. I kolejny cytat z tego samego artykułu. Każda płyta wymagała nieco innego podejścia i też na każdej z nich miałem do czynienia z innymi problemami technicznymi. Album Astygmatyk Krzysztofa Komedy miał w nagraniu zbyt głośny perkusyjny ride, który mocno dzwonił w górze. Delikatnie stłumiłem więc ilość wysokich częstotliwości w jednym z kanałów, gdzie dominował ten instrument. Z kolei Bossa Nova kwintetu Novi Singers to album stateczny i równy dynamicznie, a więc tu raczej żadnych problemów nie było. Brzmieniowo natomiast moimi ulubionymi płytami z tej serii jest Go Ride kwintetu Andrzeja Kurelewicza oraz Drifting Theater formacji Paradox. W tych przypadkach brzmienie jest naprawdę światowe i z tych płyt jestem najbardziej zadowolony. Dalej, proszę też pamiętać, że stare winylowe płyty polskich nagrań tłoczone były z kopii mastera, a nie z oryginału. Ja natomiast w procesie remasteringu posługiwałem się oryginałem taśm. Polskie nagrania posiadają odpowiednie klimatyzowane archiwum, gdzie taśmy są przechowywane we właściwej temperaturze i wilgotności, dlatego na ogół nie straciły one na swej jakości. Z kolei w innym artykule pan Włodzimierz Pospiech, jeden z dyrektorów polskich nagrań, mówi tak. Wszyscy zdawali sobie sprawę, z jakimi problemami borykają się polskie nagrania. Jeśli porównać płyty z muzyką poważną, wydaną w innych wytwórniach, słychać było różnice klasy. Głównym mankamentem był granulat, z którego robiło się masę na płyty, bo same maszyny były bardzo wysokiej jakości. Natomiast nasz granulat był zdecydowanie najpodlejszego gatunku, jeśli chodzi o kraje demokracji ludowej. Otrzymywaliśmy go z zakładu w Pionkach, gdzie normalnie produkowano amunicję. Ów granulat powstawał jako produkt uboczny tej produkcji. Można więc sobie wyobrazić, jakiej był jakości. Bardzo trudno było wymagać od pracowników technicznych świetnej jakości płyt, skoro materiał, z którego powstawały, był tak marny. Proszę sobie wyobrazić, że oni nie znosili tego, kiedy musieli tłoczyć płyty z muzyką poważną, a zwłaszcza z samym fortepianem. Inżynier nadzorujący kontrolę jakości nie przepuszczał żadnego chłamu. Z płyt fortepianowych tylko 25-30% było akceptowanych do produkcji. Reszta wracała do poprawki. No, także niektórzy z was może z doświadczenia wiedzą, z jakimi czasami do czynienia miało się płytami polskich nagrań. I z czego te problemy i ta wypadkowa jakość mogła wynikać. Widzimy więc, że odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z jednej strony dążylibyśmy do zachowania oryginału, czyli próby nieskażenia przetwornikami analogowo-cyfrowymi, cyfrowo-analogowymi naszego nagrania, mastera, tak żeby wypadkowy materiał był jak najbliższy analogowego oryginału. Natomiast edycja na drodze cyfrowej pozwala poprawić w łatwiejszy sposób rzeczy, które na drodze analogowej byłyby trudniejsze do skorygowania. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą zaobserwowałem w przypadku reedycji i nie jest to jakiś przypadek jednostkowy, a w zasadzie z tyloma remasterami, ile miałem do czynienia, porównując je do oryginałów pierwszych tłoczeń. I po prostu widać pewną tendencję, mianowicie to, że dochodzi do zagęszczenia zapisu, czyli matryca jest nacinana, master do winylu jest nacinany znacznie ciaśniej. Także w konsekwencji nagranie zajmuje znacznie mniej miejsca na płycie winylowej. Możemy to poznać po tym, kiedy spojrzymy na płytę, widzimy, że w przypadku reedycji mamy znacznie szerszy ten okręg, średnicę niezapisaną.
Innymi słowy, czyli cały materiał, który pierwotnie na pierwszym tłoczeniu zajmował znacznie większy promień, bliższy po prostu środka, materiał muzyczny kończył się bliżej środka, tak w przypadku reedycji ten zapis jest zaciśnięty. Ta średnica tak zwanej dobiegówki jest szersza. No, teraz można zadać pytanie, czy to dobrze, czy źle, lepiej, czy gorzej. No, na pewno ze względów na tak zwany tracking error, czyli błąd śledzenia rowka, taki ciaśniejszy zapis jest lepszy, bo unikamy tego obszaru zapisu płyty winylowej, gdzie ten tracking error jest większy. Z drugiej strony zacieśnianie takie odległości, zmniejszenie odległości między rowkami, no, nie jest zbyt bezpieczne z tego względu, że raz, że chcąc zachować pewien zakres dynamiki, no już ten zapis, te rowki mogą być bliżej siebie, co może powodować no, technicznie niepożądane sytuacje. Także no, trudno mi jednoznacznie ocenić, niemniej taką tendencję możemy zaobserwować. Cóż, moi drodzy, myślę, że na tyle dość tego teoretyzowania. W następnym odcinku przyjrzymy się, a w zasadzie przysłuchamy się temu wszystkiemu, o czym dzisiaj powiedziałem, na przykładzie tych kilku płyt. Także zapraszam do następnego odcinka. Ukaże się on niebawem. Zapraszam.